Witajcie moi kochani, chciałbym wam dzisiaj przedstawić bardzo fajną rzecz. Jest bardzo prościutka do zrobienia, ale jest po prostu przepyszna. Ja już od dłuższego czasu nie kupuję, sam robię to w domu. Chodzi mi o prażoną cebulkę. Ta prażona cebulka kupiona w sklepie bardzo często smakuje troszkę dziwnie, tak jakby byłby olej lekko zwietrzały, a z kolei użycie mąki powoduje to, że ta cebulka jest bardzo ciężka i bardzo tłusta. Ja robię taką prześwietną, chrupiącą cebulkę bez użycia mąki. Naprawdę polecam, nadaje się do wszystkiego. Na pizzę, na ziemniaczki. Naprawdę, naprawdę nadaje. Moim najlepszym przepisem na taką cebulkę to jest chlebek, smalec i właśnie ta cebula po prostu jest mega boskie. No to co zainteresowani, zapraszam do kuchni. Mam tutaj przygotowane około 600 gram cebuli. Na talerzyku mam 25 gram soli oraz 15 gram kurkumy. Na taką ilość litr wody śmiało wystarczy oraz będę potrzebował również oleju do głębokiego smażenia. Takiej wielkości cebulkę nie przekrajam, kroję po prostu w krążki, jednak duże cebule przekrajam w pół i kroję w takie paseczki, mniej więcej na taką grubość. I tak samo właśnie ołóweczki również na taką grubość. Do garka wlewam całą wodę, czyli ten cały litr, i od razu bezpośrednio wsypuję i sól, i kurkumę. Gdy tylko się zagotuje, zmniejszam troszeczkę ogień i gotuję tą wodę przez 3-4 minuty dłużej. Dorzucam cebulkę i obgotowywuję do takiego, powiedzmy, pół ugotowania, do takiego al dente. Trudno mi powiedzieć, ile to potrwa, czy to będzie 4 minuty, czy 5 minut, ale w granicach 5-6 minut. Jak widzicie, cebulka już straciła całą jędrność, jednak jeszcze jest taka delikatnie twardawa. Jest to właśnie najlepszy moment do odsadzenia. Taką cebulkę wykładam na ręcznik papierowy i czekam do kompletnego wystudzenia i wchłonięcia wody przez ręcznik papierowy. Pierwszą partię już rzuciłem. Wcześniej rozgrzałem olej do temperatury około 150 stopni i będę smażył na złoty kolor, albo gdy będzie po prostu już chrupiące. Pierwsza partia już jest gotowa. Wyciągam z gorącego oleju i zaraz przystąpię do smażenia drugiej partii. Wygląda tak. Uważajcie, nie przesadźcie, bo bardzo, bardzo piana się podnosi i może wykipieć. Nie wiem, czy to widać, ale z 600 gram wyszło 98 gram cebulki prażonej. Taka prażona cebulka pasuje do, jak już mówiłem wcześniej, do ziemniaczków, do pizzy, do spaghetti. Można ją również posypywać sałatki, tam gdzie potrzeba troszeczkę cebulki właśnie takiej smażonej. Ale moim zdaniem naprawdę najlepiej smakuje tak, smalec i ta cebulka. Nie trzeba solić, można troszeczkę popieprzyć. Dlaczego nie solić? Bo gotowaliśmy tą cebulę właśnie w wodzie słonej i ta woda słona i ta sól weszła w tą cebulkę. Próbujemy.
fajnie chrupiąco, cebulkowo, miło. Naprawdę polecam. Ja się z wami już dzisiaj żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.